Cześć kochani, witajcie dzisiaj na naszym kanale i dzisiaj odpowiemy sobie na pytania, które zadawaliście mi w ankiecie na Instagramie, także dziękuję Wam bardzo za pomoc. Dzisiaj trochę taki inny film, dawno sobie nie odpowiadaliśmy na pytania, nie rozmawialiśmy, a wiem, że są pytania, które Was interesują, Was ciekawią, także po prostu zacznijmy. Trochę wchodzimy w tematy macierzyństwa. Jakbyście pytali, nie jestem w ciąży, ale z racji tego, że w którymś z Q&A bez tematu tabu odpowiedziałam na pytanie, że byłabym gotowa na macierzyństwo, a co za tym poszło, po prostu zadawaliście więcej pytań odnośnie ciąży. Czy bałabyś się zmiany wyglądu swojego ciała po porodzie? Powiem Wam, że bardzo bym się tego bała. Wiem, że na ten temat wiele kobiet nie mówi, albo mówi, żeby się nie bała, ale się boi. Też niektóre kobiety boją się wyrażania tego, że faktycznie jest to ich obawa, bo gdzieś tam przecież w tym wszystkim najważniejsze jest to macierzyństwo, zdrowe dziecko. I oczywiście jest to najważniejsze. Natomiast tutaj zadaliście mi pytanie odnośnie tego, czy miałabym obawy, jeśli po ciąży moje ciało by się zmieniło. I oczywiście bałabym się, że gdzieś tam ciężko byłoby mi dojść do formy sprzed ciąży, bo nie ukrywajmy, na pewno dojdzie kilka kilogramów. Natomiast gdzieś tam jest obawa z tyłu głowy, że czasami gdy człowiek chce zwykle zrzucić 2-3 kilo, jest naprawdę ciężko, to co dopiero więcej kilogramów po ciąży, gdzie ciężko jest zbić te kilogramy. Oczywiście nie można wszystkiego widzieć w czarnych okularach, trzeba myśleć pozytywnie, wiadomo. Oczywiście podkreślam, że to nie jest najważniejsze, bo wiem, że zaraz będą nieprzychylne komentarze, że figura nie jest tutaj ważna. Natomiast jest to gdzieś moja obawa z tyłu głowy, że na pewno będzie to dla mnie problematyczne dojście do formy po ciąży. Oczywiście będę robiła wszystko, co w mojej mocy, aby dojść do formy sprzed ciąży. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak trudne, jak sobie wyobrażam. Oczywiście ciężko się mówi na ten temat, kiedy nie byłam w ani jednej ciąży. Ten temat jest dopiero przede mną, ten cały proces, piękny czas macierzyństwa. Ale teraz sobie można tak zawsze pogdybać, co będzie, jak już to dziecko na przykład się urodzi. I po prostu będę również w tym całym procesie mogła i musiała zadbać o siebie. Właśnie myślę, że to jest kwestia dobrej organizacji tak naprawdę, bo jestem ja, jest partner, więc mam nadzieję i będę trzymała za nas mocno kciuki, abyśmy ten czas super rozporządzili, żeby każdy miał czas na siebie, na zadbanie o siebie, a przede wszystkim o zajęcie się dzieckiem, bo dziecko tutaj jest najważniejsze. Natomiast wiem, że będę robiła wszystko co w mojej mocy, aby również zadbać o formę sprzed ciąży, żebym po prostu dbała o siebie bardzo, żeby to macierzyństwo aż tak bardzo mnie nie pochłonęło, żebym gdzieś tam nie zatraciła w tym wszystkim siebie. Ślub kościelny czy ślub cywilny. Gdzieś tam już mamy wyrobione zdanie na ten temat. Wiem, jakie są moje wartości, przekonania i praktycznie od zawsze miałam zdanie takie, że jeśli miałabym wziąć ślub, to na pewno byłby to ślub cywilny. Chciałam powiedzieć kościelny, ślub cywilny. Dlaczego? Dlatego, że nie chodzi może tak bardzo o wiarę, bo gdzieś oddzielamy wiarę od kościoła z tego względu, że nie wyznaje wartości, które kościół przekazuje. Ten dzień po prostu powinien nam się kojarzyć z radością, przepełnioną mnóstwem pozytywnej energii, a kościół mi się z takim miejscem po prostu nie kojarzy. Moim zdaniem nie jest to miejsce, w którym dobrze bym się czuła tego dnia. Jest to mój dzień, ja chcę się czuć uśmiechnięta, szczęśliwa, a to miejsce myślę, że po prostu by mnie przygnębiło i mówię tutaj całkowicie szczerze. Wiem, że macie na ten temat przeróżne zdanie, nie chcę, żeby nas ten temat poróżnił, bo wiem, że każdy gdzieś tam ma odmienne zdanie na ten temat. Oczywiście ja je szanuję, całkowicie Was rozumiem, a jest to po prostu moje indywidualne zdanie na ten temat. Czy chciałabym, aby mój partner był przy porodzie? To może też Was zdziwić, natomiast nie chciałabym, aby mój partner był przy porodzie. Zawsze mówiłam, że przy porodzie chciałabym, aby była moja siostra. Wiem, że Wojtek ma identyczne zdanie na ten temat, podziela moje zdanie, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Już ten temat mieliśmy dawno omówiony. Wiem, że na ten temat kobiety mają przeróżne zdania. Wiele kobiet chce czuć, że ten mężczyzna jest przy niej, że ma ogrom wsparcia itd., itd. Oczywiście ja to rozumiem. To jest bardzo logiczne i bardzo zrozumiałe. Ja mam troszkę inne zdanie na ten temat. Ja od zawsze mówiłam, że chciałabym, aby przy porodzie była ze mną moja siostra i wiem, że w drugą stronę tak samo to działa, że ona też by chciała, żebym przy porodzie to była akurat, żebym przy porodzie była akurat ja z nią, że czułaby się najlepiej na świecie wtedy. Może macie na ten temat inne zdanie, to jest normalne. Natomiast ja bym nie chciała, aby mój facet widział mnie w tej sytuacji. Nie chodzi o to, że nie czułabym się
dobrze, nie czułabym, czułabym skrępowanie, bo czuję się przy Wojtku jak najlepiej. Tylko chodzi tutaj o to, że nie chciałabym, żeby kiedyś przypomniały mu się te momenty, jednak kobieta podczas porodu nie wygląda za dobrze. Nie są to takie momenty, w których ja bym chciała, żeby na przykład Wojtek mnie widział. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie wiem, może mi się kiedyś zmieni na ten moment, po prostu tak mi się wydaje, że czułabym się najlepiej, kiedy trzymałaby mnie za rękę moja siostra i po prostu chciałabym, aby na przykład Wojtek czekał i już zobaczylibyśmy się po, kiedy już bym urodziła dziecko. Dlaczego do rodziny zawsze jeździsz sama? Kolejne pytanie, które bardzo, bardzo Was nurtuje. Jest masę różnych spekulacji na ten temat. O, pewnie Wojtek nie lubi mojej rodziny, albo moja rodzina nie lubi Wojtka. Jest to totalnie błędem. Moja rodzina bardzo lubi Wojtka, chociaż pewnie jak dobrze wiecie, jeszcze nie było tego pierwszego spotkania. Byliśmy raz na wspólnych wakacjach z moją siostrą i z jej mężem i było naprawdę super. Było to rok temu, świetnie się bawiliśmy. Byliśmy na wakacjach w Turcji i od razu Wojtek polubił moją siostrę i męża i w drugą stronę tak samo to zadziałało. Myślę, że jeśli chodzi o poznanie się z moją mamą, przyjdzie na to pora i też na pewno się o tym dowiecie. Wszyscy mają do siebie ogrom szacunku i na pewno dojdzie do takiego spotkania i mam nadzieję, że jeszcze takich spotkań będzie mnóstwo. Na pewno przyjdzie na to czas, kiedy Wojtek odwiedzi ze mną moją rodzinę i na pewno się o tym dowiecie. Ale powiem Wam też tak szczerze, że ja naprawdę bardzo lubię jeździć do mojej rodziny sama. My z Wojtkiem spędzamy dzień w dzień razem i tak naprawdę powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, kiedy mogę sama tam pojechać i spędzić taki prywatny czas z moimi dziewczynami, z moimi dziadkami. Już bez faceta, bo naprawdę jesteśmy cały czas razem. Wojtek też ma taką pracę, gdzie bardzo dużo czasu jest też w domu, jest bardzo dostępny. Ja też mam taką pracę, gdzie jestem po prostu cały czas w domu, więc taka chwila oddechu bez siebie naprawdę każdemu się przydaje. Wiem, że wielu ludzi szuka tutaj sensacji, myślicie, że po prostu tutaj jest jakieś ogromne kłamstwo i tak naprawdę to nikt się nie lubi. Ukrywam, że moja rodzina to toleruje. Nie widzę sensu, czemu miałabym to ukrywać. Nie widzę też powodu, dla którego moja rodzina miałaby tego nie tolerować, skoro widzą, że jestem szczęśliwa i naprawdę jest wszystko dobrze. Wiem, że dużo pytań też zadajecie o to, jak to się stało, że oni zaakceptowali. Ja już dużo razy mówiłam na ten temat. Też nie chcę powielać pewnych pytań i pewnych spraw. Wiem, że dużo osób jest tutaj nowych, także zapraszam Was do obejrzenia poprzednich Q&A, w których wyjaśniałam to wszystko. Mi się wydaje, że Waszym zdaniem najlepszym wyjściem byłoby nieodzywanie się, zabronienie mi czegokolwiek, gdzie ja jestem pełnoletnia i wydaje mi się, że już w tym wieku wiem, co jest dla mnie dobre. A najważniejsze jest to, że jestem szczęśliwa, skoro upewniam moich bliskich w tym, że naprawdę jestem szczęśliwa, oni zresztą to widzą, to czemu mieliby się ode mnie odwrócić? Wydaje wam się wam, że najlepszą opcją jest odwrócenie się od tej osoby, aby ona, nie wiem, miała jakieś refleksje na ten temat? To na pewno nie jest zdrowe podejście. Najważniejsza jest rozmowa i przede wszystkim szczera rozmowa. Nie ukrywanie i po prostu wyłożenie kart, jak jest tak naprawdę. Czy podjęłabyś walkę na Fame MMA i co myślisz generalnie o galach? To jest trochę takie abstrakcyjne pytanie, bo dziwna, aby taka propozycja wpadła, akurat jeśli chodzi o moją osobę. Nie jestem osobą konfliktową, czy żywiącą jakąś urazę do kogokolwiek. To na pewno niech jest ten content i nawet jakby taka propozycja się pojawiła, to oczywiście, żebym ją odrzuciła, bo po prostu gdzieś tam nie chciałabym w ten sposób kreować swojego wizerunku w internecie. Wiemy, że te gale są po prostu bardzo kontrowersyjne i mogłyby zaburzyć proces mojej pracy w internecie. Co myślę o tych galach? Nie będę mówić, że jest to złe, bo gdzieś tam na pewno te wszystkie konferencje fajnie się ogląda, bo jest to kontrowersja, kontrowersja się najlepiej klika. Tak naprawdę ludzie oglądają to, bo są ciekawi tych wszystkich dram, kto wygra. Najciekawsze są zapewne te konferencje, w których czasami albo nawet i często są niezbyt mądre słowa padające z różnych stron i to mnie najbardziej przeraża. Na pewno nie jest to wydarzenie, w którym chciałabym uczestniczyć. My tworzymy dla Was content daily, pokazujemy Wam nasze rodziny i zupełnie by poróżniło to te dwa światy. Gale, walki, kontrowersyjne wywiady, w których tak naprawdę wszyscy chcą, aby powiedzieć coś niecodziennego, aby trochę poddymić. To nie byłoby w moim stylu, nie czułabym się na pewno w tym dobrze. Klucz do naprawy związku, kiedy jest naprawdę bardzo źle. Co byś radziła? Kiedy jest naprawdę bardzo źle, to na pewno trzeba to ratować. Nie można się poddawać, przede wszystkim jeśli nam na tej drugiej osobie zależy. I moją złotą radą,
I myślę, że jest to naprawdę prawdziwe. Na pewno nie może być cichych dni. To jest najgorsze, co można sobie zrobić, czyli uciekać od problemów, zamiatać to wszystko pod dywan, udawać, że tematu nie ma. Najgorsze jest to, kiedy jedna osoba chce rozmawiać o tym, a druga nie chce i woli mieć takie tak zwane ciche dni, bo uważa, że tak jest lepiej, że to oczyści atmosferę. Moim zdaniem ciche dni bardzo oddalają od siebie. Wiem, bo kiedyś byłam w takiej relacji, w której ta druga strona bardzo lubiła po prostu nie rozmawiać na pewne tematy, nie rozmawiać kilka dni i uważała, że to najlepiej oczyści sytuację między nami i później będzie lepiej. Ja uważałam zupełnie inaczej, że skoro jest jakieś niedomówienie, kłócimy się, nie można się nie odzywać. Moim zdaniem cisza niszczy naprawdę wszystko. Wiecie, dla mnie to jest szkoda czasu po prostu. Trzeba rozmawiać i trzeba tak sprawić, żeby po prostu wieczorem pójść spać pogodzonym. I to jest bardzo dobra rada dla Was wszystkich, żeby sobie taką po prostu zasadę złotą wbić w Wasze relacje, nie tylko jeśli chodzi o związek, ale i nawet o przyjaźnie, że po prostu nie pójdziecie spać, dopóki nie powiecie zgoda, sytuacja jest oczyszczona i nie zaczniecie normalnie rozmawiać. Najgorzej jest pójść spać niepogodzonym, ze złymi emocjami. Partner pracuje od 6 do 23, 6 razy w tygodniu, plus macie dzieci. Czy mogłabyś być w takim związku? Bardzo abstrakcyjne pytanie, nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Od 6 do 23, 6 razy w tygodniu, czyli tak naprawdę raz w tygodniu widziałabym się z partnerem i mamy dzieci. Nie, w ogóle nie ma o czym mówić. Ludzie pracują, kobieta pracuje od 6 na przykład do 17 i mężczyzna podobnie, widzą się dopiero wieczorami w domu. To jest całkowicie normalne, natomiast od 6 do 23, jeden dzień w tygodniu, to jest moim zdaniem bardzo mało, a tym bardziej jeśli chodzi o zakładanie rodziny. Na pewno przed założeniem rodziny w takiej sytuacji, kiedy mój partner jest na przykład bardzo zapracowany, już nie mówię o takiej sytuacji, w której faktycznie tak pracuje cały dzień, ale nawet jeśli chodzi o to, że bardzo dużo pracuje, jest bardzo mało dostępny i gdzieś tam nie będzie się w stanie oddać całkowicie dzieciom, macierzyństwie, nie będzie ze mną przy tych najtrudniejszych chwilach, jeśli chodzi o dziecko, o narodziny, o ten cały początek, o proces, który jest tak naprawdę najważniejszy, to na pewno przemyślałabym w ogóle, czy to jest dobry moment, dopóki ta sytuacja się nie ustabilizuje, dopóki na przykład mój partner albo nie zmieni pracy, albo po prostu sytuacja finansowa nie będzie na tyle stabilna. Po prostu będziemy musieli pracować tak dużo, że faktycznie będziemy się mijać, no to na pewno w takim momencie założenie rodziny byłoby bez sensu. Jak gdzieś tam przed założeniem rodziny, zawsze też takie miałam myślenie, że na pewno chciałabym być ustabilizowana finansowo, żeby gdzieś tam dać przede wszystkim bardzo dużo czasu temu dziecku, żebym była spokojna o przyszłość mojego dziecka, więc gdyby w tym wszystkim nie było tego partnera, ja bym była sama z dziećmi, nie wyobrażam sobie tego, powiem Wam, tak dobrze. Raczej nie mogłabym być w takiej relacji, a tym bardziej jeśli chodzi o zakładanie rodziny. Byłoby to na pewno bardzo ciężkie. Czy boisz się śmierci? Jak poradzić sobie ze śmiercią bliskich? Bardzo boję się śmierci. Jest to jedna z rzeczy, której najbardziej się boję w życiu, czyli po prostu sytuacji, w której... Nie mówię o sytuacji, w której na przykład byłby wypadek samochodowy, w której stałoby to się nagle, gdybym na przykład się dowiedziała po prostu, że choruję, że byłby to taki proces długi, męczyłabym się, już byłabym tego świadoma, że faktycznie to zaraz już nadejdzie, to faktycznie ta myśl mnie przeraża. I tak samo przeraża mnie myśl, kiedy bym widziała moją bliską osobę, która się męczy. Byłam już w takiej sytuacji, dlatego wiem coś na ten temat, że jest to okropnie trudne. Nie ma nic gorszego w życiu jak śmierć bliskiej osoby albo... Tak mi się wydaje, ta myśl, że my zaraz możemy odejść, że wiemy, że z naszym zdrowiem jest coraz gorzej. To mnie chyba najbardziej przeraża i wiem, że to każdego już w życiu spotkało też śmierć bliskich, mnie też, czyli śmierć mojego taty. Ciężko jest sobie poradzić ze śmiercią bliskich osób, bo są to osoby, z którymi naprawdę wiele nas łączyło, tym bardziej jeśli chodzi o rodzeństwo, rodziców, o dziadków. To są osoby, z którymi najwięcej nas wiąże. Nie ma jedynej recepty, która tak naprawdę nam pomoże na ten smutek. Najlepszym wyjściem jest czas. Czas zawsze pomaga w wielu kwestiach, czyli musi pewien czas upłynąć, aby pewne rzeczy doszły do nas, abyśmy zrozumieli, dojrzeli do pewnych rzeczy. Dla niektórych super opcją jest na przykład psycholog, bo uważają, że na przykład to im pomoże.
Ja nie korzystałam z porady psychologa po śmierci na przykład mojego taty. Natomiast bardzo dużo pomogły mi rozmowy z moją siostrą, z moją mamą, z moimi dziadkami. Ciężko w takiej sytuacji być samemu, by mnie na pewno to przytłoczyło, więc jestem wdzięczna, że mam jeszcze mamę, że mam jeszcze siostrę, że mam jeszcze dziadków, których bardzo kocham. Na pewno ważne jest to, aby nie zamknąć się w czterech ścianach, nie rozmawiać, tylko właśnie wylewać z siebie te smutki, płakać ile się da, bo to naprawdę bardzo fajnie oczyszcza. Może głupio to brzmi, wiem. U mnie to już kilka lat minęło, więc potrafię o tym w pewien sposób już mówić. Natomiast jest to niewyobrażalnie przykra i tragiczna sytuacja i wydaje mi się, że już nic gorszego nie jest nas w stanie spotkać, jak odejście bliskiej osoby na przykład i musimy to unieść na barkach. Jesteśmy młodymi osobami, ja byłam wtedy w gimnazjum i po prostu miałam wiele znaków zapytania w głowie, bo nie byłam jeszcze na tyle dojrzała, aby po prostu te wszystkie sytuacje zrozumieć i było to dla mnie okropnie ciężkie. W dodatku jeszcze w takim okresie dojrzewania, dorastania. Wydawało mi się, że po prostu świat mi się zawalił. Ale na pewno musimy sobie w takich sytuacjach zdać sprawę z tego, że te osoby, których już z nami nie ma, na pewno nie chciałyby, abyśmy za nimi płakały, abyśmy przeżywały to. Powinniśmy być szczęśliwi, na pewno tego chcą też dla nas. Dlatego ja też sobie wtedy to tłumaczyłam w ten sposób, że nie mogę się smucić, bo mój tata też na pewno bardzo by tego nie chciał. I mam nadzieję i żyję cały czas z taką świadomością, że po prostu jest mu tam lepiej. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że tego typu film Wam się podobał. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to na pewno myślę, że już w późniejszym nie będzie tych filmów aż tak często, bo nie miałoby to sensu. Natomiast jeśli już taki film się za jakiś dłuższy czas pojawi, to na pewno pojawi się ankieta na moim Instagramie i będziecie mogli pomóc mi w pytaniach poprzez ankietę, w której będziecie mogli te pytania zadawać. Ściskam Was mocno i dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Buziaki. Pa!